uważacie, że likwidacja gimnazjów to dobry pomysł? Ja uważam, że tak. No ja uważam, że też, że po prostu ta instytucja w tym takim wymiarze, jaki jest teraz, no nie ma sensu, bo no sam przez to przeszedłem, więc no mogę się wypowiedzieć i po prostu uważam, że powinni to zlikwidować, tak, że to jest dobry pomysł na pewno. Czy pani zdaniem to jest dobry pomysł? A dlaczego? No gimnazja, no, no. Zbieranina to jest gimnazjum, różne są, wie pani. No, no trudna młodzież. Mówiłam, no trudna młodzież, jest trudna, no ale... Ale czy powrót do 8-klasowej podstawki rozwiązałby ten problem trudnej młodzieży? Chyba nie. Mi się wydaje, że nie, bo tak samo, nie? Mhm. Też będzie. Bo to ten sam wiek. Jak jest ten sam wiek i trudna jest młodzież, teraz w tych latach naszych, to wie pani. Z jednej strony jest słuszna, a z drugiej nie, bo niektórzy się już przyzwyczaili do tego. No moje dzieci osobiście, jak ja im wychowywałam, to akurat nie zaczynało się gimnazja i także nie byłam osobiście specjalnie zadowolona. Bo to jedno po drugim miałam, znaczy pierwszy syn, a później córka. I powiem pani, że książki były już trochę inne i zmienione. Także uważam, że pomysł na to właśnie, że likwidacja gimnazjów nie jest dobra i powinni wrócić do... Tak jak kiedyś było, 8-klasowej tak, nauki. Pytamy o pomysł PiS dotyczący likwidacji gimnazjum. Czy pani zdaniem jest to dobry pomysł? To znaczy się, uważam, że nie jest to dobry pomysł. Z uwagi na fakt, że bardzo dużo już nasze państwo kosztowało poprzednia przemiana. Także powracanie do poprzedniej formy wydaje mi się niezbyt w tym momencie dobrym pomysłem i kosztownym pomysłem z uwagi na fakt, że no, w jakimś systemie już dzieci funkcjonują i uważam, że ten system póki co się sprawdza. A przejście no, na tą poprzednią formę, tak jak zaznaczyłam, wiązałoby się z kosztami i to chyba znacznymi. No jak również no, z funkcjonowaniem. Wydaje mi się, że są chyba bardziej istotne problemy w naszym państwie